Zawody rozpoczynające sezon żużlowy w Polsce. Niestety dla niektórych turniej w Bydgoszczy nie był szczęśliwy. To było jedyne polewanie wodą w lany poniedziałek na stadionie Polonii. Później był już tylko zimny prysznic. Już w trzecim biegu podniosło motocykl Adriana Miedzińskiego za patora Adriany Toruń, a najbardziej w wyniku tego wypadku ucierpiał Rafał Okoniewski z Zetka Rzetu Zielona Góra. Złamane podudzie oznacza dla niego 2 miesiące leczenia. Później mieliśmy jeszcze kilka upadków, na szczęście już bez tak groźnych konsekwencji. O zwycięstwie w turnieju zdecydował dopiero dodatkowy wyścig, w którym Norwek z polskim paszportem Rune Holta wyprzedził Krzysztofa Kasprzaka. Trzecie miejsce w kryterium asów zajął Mariusz Staszewski, kolega klubowy największego pechowca turnieju, Rafała Okoniewskiego.